Cześć dzieciaki, tu Mania Mieszkanie Klubu Kawiarni Praskiej. Dzisiaj mamy dla Was eksperymenty, bardzo ciekawe, z mokrymi rzeczami, więc zadbajcie o to, żeby na stole była asfalta. Załóżcie rzeczy, których nie szkoda będzie Wam poplamić. Jeśli macie, to najlepiej założyć okulary ochronne. Okej, okay. Do pierwszego eksperymentu potrzebna będzie Wam jakaś miska, płytka. Możecie wykorzystać brytwankę z piekarnika. Dwie identyczne szklanki. Identyczne, dlatego, że powinny stać na sobie. Coś się będzie działo. Potrzebujecie też dwa kolory. Mogą to być barwniki spożywcze, mogą być to flamastry rozrobione w wodzie, albo jeśli macie zwykłe farby, tak naprawdę jest to obojętne. Co jest ważne, to to, że do jednej szklanki potrzebujemy wlać zimną wodę, a do drugiej szklanki potrzebujemy wlać ciepłą wodę. Żebyście widzieli, która jest która, zaznaczę ją dobrymi kolorami, ok? Zobaczcie, najpierw wleję wodę ciepłą. Zdarza mi się rodać, więc zrobię to od razu w naszej misce. Uwaga! Nalewam. Prawie do końca. I wodę ciepłą zabarwię ciepłym kolorem, żebyście z daleka widzieli, która woda jest która. Ok? Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Do tej szklanki wleję wodę zimną. I zabarwię ją wodą, zabarwię ją barwnikiem w kolorze zimnym, czyli niebieskim. Okay. Bardzo lubię ten efekt. Też Wam się podoba? Myślę, że już wszyscy wiecie, że jeśli połączy się kolor niebieski i żółty, powstanie kolor zielony. Ale naszym celem dzisiaj nie będzie sztuczka, taka fizyczno-chemiczna. Muszę jeszcze o to zadbać, zanim ją zacznę robić, żeby nasze poziomy wody były idealnie równe. Jeśli te poziomy wody nie będą takie idealnie równe, no eksperyment się, słuchajcie, może nie udać. Jeśli się nie uda, spróbujemy jeszcze raz, więc idealnie, słuchajcie, świetnie. Okay? I tutaj troszeczkę też doleję zimnej wody. Jeśli będzie troszeczkę. Ok, patrzę. I jeszcze chwileczkę. Musicie to zrobić dobrze i uważnie, bo jeśli będzie wolne miejsce, eksperyment zupełnie się nie uda. To musi być maksymalnie napełniona szklanka. Sprawdzę tu jeszcze naszym żółtym. O nie, zabrakło mi w sumie kilku kropelek. Doleję już obojętnie jakiej wody. I tak większość tej szklance wody jest bardzo ciepła. I jeszcze troszeczkę, kilka kropek. Świetnie. Teraz myślę, że się uda. Ok, bierzemy, słuchajcie, kartkę. Tylko teraz. Weźcie kartkę, która jest trochę sztywniejsza. Kartka z zeszytu czy z bloku się nie nada. Musi być troszeczkę bardziej śliska. Czasem w opakowaniach po koszulach czy po rajstopach są takie tekturki, które są trochę bardziej włuszczące, trochę bardziej wytrzymałe i dokładnie taką potrzebujemy. Teraz zobaczcie, co robię. Kładę naszą tekturkę, która jest podobnej szerokości co nasza szklanka, tu, na ciepłą wodę w kolorze słońca. Ok? Teraz słuchajcie, staram się ją przylepić. Teraz chwila grozy. Zawsze boję się tego momentu. Muszę odwrócić tą szklankę. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Jest. Trzyma się. I delikatnie, słuchajcie, nasunę ją tu. Ta kartka powinna się trzymać sama. Ale nie mam tutaj takich warunków, żeby porobić takiego dużego bałaganu, jakbym mogła w ramach wypadku. Dobra, ok? Mamy. Widzicie dwa kolory? Na górze żółty, na dole niebieski.
Postaram się teraz bardzo delikatnie wysunąć tą szklankę. Cały czas będę patrzyła, żeby mój palec tutaj łapał brzeg szklanki, żeby to było idealnie równe. Zobaczymy, co się stanie, dobra? Trzymajcie kciuki. Powoli będę przesuwać. Ten bąbelek powietrza, który tutaj się dostaje z boku, idzie na górę i może popsuć Wam efekt, więc dbajcie o to, żeby cały czas było równo. Ok. Słuchajcie. Jest. Uderam się za pierwszym razem. Zobaczcie. Kartka wysunięta. Teraz. Co się zadziało? Czy kolory się zmieszały? Nie. Na górze nadal jest żółty, na dole nadal jest niebieski, czyli zimny i ciepły, chociaż tutaj, w strefie, gdzie się woda dotyka, zmieszały się kolory. Dlaczego tak jest? Przecież gdybym wzięła, zmieszała te kolory w dużym dzbanku, od razu by się zrobiło zielone. Sprawdzimy? Jeśli odwrócimy szklanki, powinny nam się zrobić zielone. Ok? Uwaga. Wymaga to trochę wprawy. I trochę odwagi. No mam nadzieję, że mi się uda. Nie wiem, może spróbuję złapać tak. O. Uwaga. Będzie chlub. Jeśli będzie chlub, to nie śmiecie się ze mnie za długo. Uwaga. Tak, zobaczcie. Nasza woda ciepła z zimno zamieniły się teraz miejscami. Przez to barwniki również też. I nasza woda już nie jest pięknie podzielona. Znowu całkowicie zielona. Uwolnię tę naszą wodę tutaj do miski i pokażę Wam nasz następny eksperyment, również związany z wodą. Ok. Szklanki już są nasze puste. Odstawię je na bok. I teraz słuchajcie. Trochę mokre ręce. Mam tutaj ręcznik na dole, odsączę sobie dłonie. Wy też powinniście odsączać się dłonie i zaszpinać, że jakiś ręcznik blisko Was jest bardzo ważny. Okej. Okay. Suche, woda gotowa. Do tego eksperymentu też będziecie potrzebować miski, więc od razu możecie jej nie chować, nie czyścić. Nasza woda już jest pięknie zielona, przez to eksperyment będzie świetnie widoczny. Pokażę Wam eksperyment, który nazywa się magiczne kwiaty. Będziemy badać teraz, słuchajcie, właściwości papieru i drewna. Jeśli wiecie dobrze i chodzicie na Einsteinów, wiecie, że papier powstaje z drewna. I ma w sobie bardzo małe włókna, które możemy obserwować pod mikroskopem. Jeśli wytniecie z kartki kółko i dorysujecie do niego płateczki, wyjdzie Wam kwiatek polny. Ale najważniejsze, żeby dość duże te płatki jednak odstawały. Co my będziemy robić? To będziemy, słuchajcie, zaginać naszą kartkę do środka. Widzicie? Każdy płateczek po płateczku. Możecie wykorzystać białą kartkę, możecie wykorzystać stare zeszyty, możecie wykorzystać papier kolorowy, możecie wyciąć kształty, jakie chcecie, ale zawsze te płatki trzeba zaginać do środeczka. Okay. Nasz kwiatek teraz wcale nie przypomina kwiatka. Wydaje się, że śpi, że schował się na noc, płatki zamknął do środka. Zobaczmy, jak się zachowuje na wodzie. Dognięte dobrze, żeby był ładny efekt. Uwaga! I widzicie? Woda wsiąka do naszego papieru i rozprostowuje wszystkie zagięcia, łącznie z naszymi płatkami. Nasz magiczny kwiat rozkwitł teraz na wodzie. Efekt jest naprawdę magiczny i piękny. Jeśli chcecie, możecie pobawić się z kolegami, na przykład po deszczu. Pamiętajcie tylko, że później te papierki należy wrzucić do kosza. Okay? Efekt jest magiczny. Nasz kwiat się właśnie już zakończył rozkwitać na wodzie, a ja chciałam pokazać Wam następny eksperyment. Eksperyment
przeniesiemy trochę do przodu, żeby tu zwolnić miejsce. I też będzie dotyczył wody. Ta-dam! Dzbanek. Wazon, co macie, fajnie wtedy był przezroczysty. Na pewno w filmach podróżniczych oglądacie czasem przygody piratów. Często spotyka się tam taki wir wodny, który wciąga statki. Nie jest to do końca prawda, jest zjawisko, które występuje bardzo często w przyrodzie, ale możecie je zrobić we własnym domu, wykorzystując, słuchajcie, dzbanek i wodę. Ja przygotowałam taką tej patyczek, ale wy możecie użyć ołówka, flamastra zatkanego lub kawałek patyczka. Co macie, będzie dobrze. Naszym zadaniem będzie zrobienie wiru wodnego. Spróbujemy? No, można mieszać. Czy teraz tworzy się wir wodny? No nie. Dlatego to też trochę jest eksperyment dla was, wyzwanie. Czy potraficie zrobić wir wodny, który będzie sięgał aż do dna? Nie zawsze się uda i wymaga to bardzo dużo siły, bardzo dużo cierpliwości. No ale spróbujmy razem, zobaczymy jak dużo uda nam się zrobić, dobrze? Okej? Bierzemy i zaczynamy bardzo szybko mieszać. O, słuchajcie, mój wir już prawie schodzi, widzicie? Robi się coraz większy! Słuchajcie, muszę chyba potrenować, ale mam wrażenie, że wam pójdzie lepiej. Na pewno bolą ręce od tego mieszania, ale wir potrafi sięgnąć nawet dna. Mam nadzieję, że wam się uda. A jeśli ktoś nie macie cierpliwości tak jak ja, polecam wam zrobienie pewnej bardzo fajnej sztuczki. Na pewno każdy z was pije radę i czasem butelki po orężadzie zostają w domu. Możecie wykorzystać dwie butelki. Jedną napełnić wodą, drugą nie. Te butelki powinny być mniej więcej do siebie podobne. One się troszeczkę różnią, ale wykorzystuję materiały recyklingowe, więc warto używać rzeczy ponownie. Ja mam taką specjalną zableczkę, ale można to zrobić bez zableczki. Zobaczcie, co trzeba zrobić. To po prostu butelkę ustawić na butelce, żeby się stykały tymi szyjkami i bardzo mocno obwiązać naszą konstrukcję taśmą izolacyjną. Ona jest trochę taka bardziej elastyczna. Każdy rodzic na pewno w domu taką taśmę ma. Ona jest też bardzo tania, więc można całą tą taśmę zużyć na obwiązanie tej właśnie części. Nie bójcie się użyć dużo tej taśmy, ponieważ potrzeba nie jednego, nie dwóch, nie trzech kawałków, a co najmniej 10 kawałków, żeby naszą szyjkę w tym miejscu bardzo mocno zebrać, związać i umocnić, usztywnić na tyle, żebyśmy mogli wykonać taki ruch obracania grzechotką, klepsydrą, z czym nam się bardziej kojarzy. Efekt, który należy się spodziewać, też wymaga trochę ćwiczeń, więc nie bójcie się, ja go powtórzę dwa razy, żebyście dobrze mogli się przypatrzeć. Uwaga! Wodę stawiamy tu, tu mamy pustą butelkę i odwracamy. Uwaga! Woda teraz ścieka. Widzicie? Ale nas interesuje to. Naszym zadaniem jest, słuchajcie, tak potrząsać butelką i wykonać koliste ruchy, żeby nasz wir wodny się zrobił. O, bardzo mało brakowało, widzicie? Jest! Nasz wir wodny, nasze tornado wodne zaczyna działać. Tak jak na to patrzycie, pewnie macie skojarzenia, że już gdzieś kiedyś widzieliście takie tornado. Na pewno wielbiciele długich kąpieli znają efekt tornada, który spotykają w wannie, kiedy pozbywają się szybko dużej ilości wody. O! Ruch kolisty i nasze tornado wraca. Efekt jest bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych. Hapsiu. I jeszcze raz spróbujemy, dobra? O! Teraz pilnujcie tej dużej butelki. Pomoże was mi się przewrócić. Hopsiu. I znowu. Okej? Okay. Niech woda zacznie ściekać. Można trochę jej pomóc ściskając. I robimy kolisty kształt. Strząchamy butelką dookoła. Tym razem tutaj włożyłam dla was domek i pionek, żebyście bardzo dobrze widzieli, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, możecie włożyć ludzika Lego i zrobić mu prawdziwego twistera w wodzie. Nasze tornado jest bardzo szybkie.
No, żaden goman, żaden człowiek nie mieliby z nimi szansy. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do takiego domowego tornada i będziecie mogli zrobić w domu sami swoje własne tornado. No, poćwiczcie, a na pewno Wam się uda. Dobra, odkładam. I na koniec mam jeszcze jeden fajny eksperyment do zrobienia również z płynami. Eksperyment jest fajowy, ale potrzebno do tego kilka reczek. Potrzebny do tego wysoki pojemnik i ja wybrałam szklany. Potrzebny jest do tego, słuchajcie, ocet. Ja ocet zabarwiłam barwnikiem, również spożywczym. Możecie wykorzystać farbę, ocet też się pięknie barwi. O, pachnie jak zgniłe jajo, ale myślę, że warto do tego eksperymentu chwilę się przemęczyć. Drugą rzecz to oprócz octu potrzebujemy oleju. Możecie wziąć mniejszy pojemnik, węższy, żeby materiału wykorzystać mniej. Ja chcę po prostu, żebyście ci dobrze widzieli, co dla Was przygotowałam. Naleję teraz, słuchajcie, ostrożnie oleju. Zobaczcie, przechyliłam trochę nasz pojemnik, żeby nie zmącić na położonego niżej octu. I zobaczcie, naleję dość dużo oleju. Mam nadzieję, że efekt jest dla Was widoczny. Na dole mamy ocet zabarwiony barwnikiem. Na górze mamy zwykły, najzwyklejszy olej. Teraz wrzucimy do środka tabletkę musującą. Może być to wapno, multivitamina, witamina C. Co macie, będzie dobrze. Może włożymy dwie. A co? Zobaczymy, jaki będzie efekt. Rzucamy i obserwujemy. Musisz chwilę pomusować. Włożę dwie dla szybkiego efektu. A może trzy, żebyś nie musiał długo czekać. Jej, zaczęło się! Słuchajcie, nasze tabletki musujące zaczęły rozkładać się tutaj w wodzie. Mieszać się z wodą i powstaje nam, słuchajcie, wulkan. Widzicie, jak śmiesznie on tutaj kursuje? Właściwie taka lampka z lawą troszeczkę, jeśli znacie, możecie łatwo zaobserwować. Efekt jest fantastyczny. Możecie stopniowo dodawać też innych barwników octu. Kolory będą się zmieniać, łączyć. Może być naprawdę tęczowa lampka z lawą. Nie wiem, czy słyszycie, ale też bardzo śmiesznie słuchać dźwięki. Dźwiękowa lampka z lawą w naukowym wydaniu. Jeśli też chcecie zrobić imprezę, możecie taką lampkę podświetlić światłem od dołu i będzie naprawdę przepiękny efekt. Wręcz magiczny. Oczywiście, słuchajcie, ten eksperyment nie nadaje się do wypicia, ale jeśli macie swoje własne rzeczy, swoje własne laboratorium, możecie po prostu odczekać, aż ten eksperyment się ostoli, ocet znowu wróci, słuchajcie, niżej, olej znowu się pojawi wyżej i pipetą możecie zebrać olej z powrotem do pojemnika, z którego robicie tylko i wyłącznie eksperymenty, bo przydaje się do niejednych eksperymentów, a myślę, że szkoda wrzucić tak dużą ilość oleju. Okej. Mam nadzieję, że dzisiejsze eksperymenty Wam się podobały. Część z nich mam nadzieję, że zrobicie ze sobą w domu, z rodzicami. Pamiętajcie, żeby eksperymentować bezpiecznie z rodzicami i w miejscu, gdzie macie takie swoje własne laboratorium, czy to w kuchni, czy to w łazience, może nawet na ogródku, czy balkonie. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia.